Cześć, witam, dzień dobry, Silver Stacker z tej strony SDZ, kanał serber dla zuchwałych, czyli Silver Stacking po polsku. W drugą niedzielę czerwca odbyła się piąta edycja warszawskiej giełdy kolekcjonerskiej. Zapraszam więc na krótką relację i pokaz fantów, które tam udało mi się nabyć. Witam serdecznie raz jeszcze zarówno stałych bywalców, jak i nowych widzów i subskrybentów na kanale. Witam serdecznie. Dwa tygodnie temu odbyła się Warszawska Giełda kolekcjonerska, czyli cykliczna impreza odbywająca się dwa razy do roku i zrzeszająca wielu wystawców i sprzedawców przedmiotów kolekcjonerskich. Co prawda z powodu pandemii i ograniczeń przez dwa ostatnie lata giełda nie mogła się odbyć. Tym bardziej więc cieszę, że ta idea jest kontynuowana. Wcześniej miałem okazję być bodajże na drugiej edycji, gdzieś w połowie 2018 roku i naprawdę impreza bardzo przypadła mi do gustu. Z chęcią więc udałem się 10 czerwca na Warszawski Bielany, by wziąć udział w tej właśnie giełdzie. W tym roku również wystawcy nie zawiedli i na ponad 160 stanowiskach. Można było podziwiać i nabyć wiele różnych ciekawych okazów kolekcjonerskich. I tak znaleźć można było m.in. widokówki zdjęcia, znaczki pocztowe, odznaczenia wojskowe, biżuterię, nieco innych militariów, i pamiątek po minionej epoce oraz sporo książek czasopism i innych wydań. Najwięcej jednak stanowisk poświęcona była numizmatyce. Z pełnym przekrojem rodzajów, monet i epok. Począwszy od współczesnych dwój-5 złotówek poprzez kolekcjonarskie lustrzanki 10-20 złotych, ale także i setki klaserów z monetami w holderach z różnych stron świata i z różnych lat. Nie zabrakło oczywiście srebrnych i złotych monet historycznych, ale także i kruszców typowo inwestycyjnych, choć nie był to być może częsty widok. Na wielu stanowiskach można było także znaleźć nieco srebra obiegowego w gorszych stanach, czyli typowy, popularny junk silver z Polski i z zagranicy. Kilku wystawców oferowało także srebrne sztabki i bulion, jak i mon niektóre monety premium. Jak na takich imprezach bywa, ceny nie zawsze są ostateczne i nieraz można było wynegocjować drobne upusty na interesujące nas okazy. Samo zainteresowanie giełdą było naprawdę duże i czasem było ciężko, by dopchać się do określonych stanowisk, ale po kilku minutach można było wrócić i bez problemu obejrzeć wystawione tam kolekcje. Można było także przynieść własne zbiory i próbować je sprzedać zainteresowanym wystawcom. Tak więc naprawdę fajna impreza i sposób, by spędzić niedzielne przed i popołudnie. Samemu nie nastawiałem się na jakiekolwiek zakupy, gdyż czasem trudno na takich giełdach znaleźć coś z moich kręgów zainteresowania w dobrych cenach. Jednakże i z tej edycji nie wyszedłem z pustymi rękami. Oczywiście bardziej interesowało mnie srebro obiegowe niż okazy kolekcjonerskie w pierwszym czy w drugim stanie, ale na szczęście i dla mnie było kilka ciekawych propozycji. Można było wybierać. Z wśród polskiego srebra, nie tylko z PRL-u, ale także z drugiej RP, czy też troszeczkę wcześniejszych wydań, było sporo monety z USA, ale także i monety francuskie, czyli typowe Herkulesy, niemieckie Hildenburgi, czy też inne srebro wyższej próby z innych krajów. Ceny nie były może super okazyjne, ale w wielu przypadkach nie odbiegały zbytnio od obecnych cen rynkowych. Na jednym ze stanowisk, Udało mi się zaopatrzyć w nieco srebra obiegowego, i tak oto taka paczuszka. Pojechała ze mną do domu. Mamy tu srebra amerykańskie, dobrze znane, próba 900. A w środku mamy miks dwóch półdolarówek i garści ćwierćdolarówek. Zajmijmy się może na początku tymi półdolarówkami, czyli Benjaminy Franklina. Rok 1952 i 1963 bardzo fajne stany, choć, choć wydaje mi się, że, że jednak chyba czyszczone, ale to jest nieistotne. Interesuje nas przy, przy tego typu monetach, przy srebrze obiegowym. Interesuje nas jedynie waga. Widać, że monety nie są jakieś mocno wytarte, więc, więc tego srebra jest w tych monetach dużo. Pół dolarówki dwie sztuki mamy tutaj w takim razie dolara i oprócz tego 12 ćwierć dolarówek z różnych lat to głównie rok 1964 52 i 1960 tutaj góruje w tym zbiorze 12 sztuk również w dobrej cenie więc łącznie z tego srebra z USA mamy 4 dolary, co daje jakieś niecałe 3 uncje czystego srebra. 2,86 jeśli będziemy tutaj bardzo dokładni. W bardzo dobrej cenie jak na, na, na srebro z USA. W tamtą niedzielę spot mieliśmy w, w prawie 96 zł wynosiły, jeśli dobrze pamiętam. Te monety udało mi się kupić po 40 zł za sztukę za pół dolarówkę i 20 zł za, za ćwierć dolarówkę, więc dawałoby to jakieś 15% powyżej spotu, jeśli dobrze liczę. Tak więc uncja czystego srebra pod tą postacią wychodzi mi około 112 zł, więc, więc myślę, że całkiem nieźle. 15% powyżej spotu, no, zwłaszcza na srebrze z USA, to myślę, że to jest bardzo dobry wynik więc, więc jestem akurat zadowolony z tego zakupu jeśli już mówimy o, o cenach to tak jak mówiłem wcześniej z tymi cenami to jest różnie zwłaszcza na takich imprezach gdzie czy po prostu wystawcy też muszą coś zapłacić żeby móc tam się prezentować więc, więc wiadomo że każda z tych monetek troszeczkę tam więcej kosztuje niż być może kosztowałaby na jakiejś takiej luźnej giełdzie więc mapki mieliśmy, znaczy proponowano mi mapkę w jakieś 15% powyżej spotu, czyli od 32 zł. wzwyż. Herkules 50 frankówki za 120 zł, czyli chyba taki standard, jak to jest obecnie. I wiele jeszcze innego srebra, już po prostu nie pytałem, gdyż, gdyż mówię, nie spodziewałem się. Że, że będą to jakieś atrakcje cenowe. Chociaż, tak jak zawsze mówię, warto pytać, warto podpytywać, jakie są ceny, żeby troszeczkę samemu się zorientować. Ale także czasami, właśnie tak, w przypadku tego USA, naprawdę można trafić coś, coś w przyzwoitej cenie. I myślę, że to jest takie do 15%, zważywszy, że obecnie bulion to jest jakieś 25-30%, jeśli się nie mylę. Więc jesteśmy mniej więcej w połowie tego spotu, więc. więc ja jestem zadowolony z takich zakupów, właśnie srebra obiegowego, w takiej cenie. Jednakże na tym się moje zakupy nie kończyły, gdyż oprócz tych monet, praktycznie w ostatnim momencie przed opuszczeniem giełdy i powrotem do domu, zauważyłem tę oko, oto kokaburę z roku 2011. Jeśli pamiętacie, odcinek z, sprzed chyba kilku tygodni mówiłem, że mam zamiar zbierać. Roczniki od 2011 właśnie i młodsze wydania, czyli te kuka bóry, które miały ten charakterystyczny taki otok. I tak to zauważyłem tą oto monetę z roku 2011. I ostatecznie udało mi się ją zakupić w cenie poniżej 200 zł, więc myślę, że też dobra cena, taka odpowiednia jak na tą monetę bardzo fajna kuka. Bardzo fajne wydania akurat, więc, więc te wizerunki z tamtych lat były naprawdę bardzo fajne. Zresztą wcześniejsze również, chociaż, chociaż czasami bywają wydania, które może troszeczkę odstają, ale, ale ogólnie kukabura cała seria. Myślę, bardzo fajnie się prezentuje. Tak mówiłem, jestem bardzo zadowolony z moich drobnych zakupów z tej giełdy, nieco tańszego srebra obiegowego w atrakcyjnej cenie jak na USA obecnie. Do tego ta dodatkowa kukabura z tej mini kolekcji roczników, którą zamierzałem zbierać, do kompletu wydań począwszy właśnie od 2011 roku pozostają mi już tylko trzy roczniki do zdobycia, by ten właśnie set był kompletny, więc mam nadzieję, że gdy tylko środki na to pozwolą, do końca roku bez problemu powinienem uzupełnić braki w tej kolekcji. A wtedy pewnie powstanie jakiś odcinek, i, i pokażę wszystkie te monety od 2011 roku razem w jednym odcinku. Podsumowując, bardzo fajnie spędzony czas zarówno na oglądaniu, rozmowach z wystawcami czy zwiedzającymi czy też na zakupach kolejnych okazów do, do naszych zbiorów Cieszę się, że ta idea giełdy nie przepadła przez te ostatnie dwa lata, i mam nadzieję, że na jesień będzie okazja ją ponownie odwiedzić. Tak, jak mówiłem, sama obecność na giełdzie to fajny sposób na relaks. Do tego kilka fajnych zakupów, które, które uzupełnią i powiększą zbiór. Więc ja jestem naprawdę bardzo zadowolony z tej wycieczki. Jeśli również byliście na tej giełdzie, albo w Waszej okolicy także odbywają się podobne wydarzenia to napiszcie o Waszych spostrzeżeniach i opiniach w komentarzu pod filmem. Na koniec zachęcam oczywiście do subskrypcji kanału, do komentarzy, czy też do zostawienia lajka pod tym filmem, jeśli oczywiście odcinek Wam się podobał. Bardzo to doceniam i, i bardzo dziękuję za Wasz wkład w ten sposób. A na dzisiaj to wszystko. Dzięki za uwagę i zapraszam już wkrótce na nowy film z do SDZ. -u. Trzymajcie się. Cześć.